trzecia porażka z rzędu. Nie wygląda to zbyt ciekawie i wesoło. Powiem wstyd, jeden wielki i kompromitacja. Na tym podsumuję ten mecz. A powiedz, jak te dwie bramki, które puściłeś, jak to wyglądało z twojej strony? Co mogłeś zrobić lepiej? Wydaje mi się, że nic tak naprawdę, bo pierwszą błąd indywidualny, uderzył 16 metrów skrócieńką, gdzieś wpadła druga z głowy. Gość niepilnowany na piątym metrze. No to naprawdę, blamasz i katastrofa, no to jest to, co my tutaj zagraliśmy. Powiedz, a co sobie myśli bramkarz, jak kolegom tam nie idzie z przodu? Co sobie myślisz w takich sytuacjach, kiedy no, w sumie nie możesz wpłynąć? No jestem wkurwiony, ale no, nic nie mogę zrobić, przecież nie mam takiej umiejętności, żeby grać w polu jako 11. Nic nie mogę więcej zrobić, bezradność, niemoc, tak jak już wcześniej powiedziałem, złość. No i takie słowa mi się cisną na usta i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Naprawdę, wielki wstyd i kompromitacja. Bo... Powiedz, z czego to wynika, że gracie tak diametralnie różne dwie połówki? Pierwszą, no fantastyczną i naprawdę, gdyby padła bramka, to na pewno wynik tam mogłoby się zakręcić koło piątki, powiedzmy sobie szczerze. Tak? Nie wiem, no za artystyczne gdzieś tam rzeczy nie przyznają punktów i ja nie patrzę na to, czy my zagraliśmy dobrze pierwszą połowę. My po prostu zagraliśmy tragicznie, albo inaczej, nasz wynik jest po prostu dramatyczny i tak naprawdę po dzisiejszym meczu nikt z nas nie zasługuje, żeby grać w ogóle w Pogoni Szczecin, ani chyba w pierwszej lidze, bo to, co tutaj zrobiliśmy, to jest kurwa dramat. Święta mamy do dupy, kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni, trener jest wkurwiony i co ja jeszcze mam powiedzieć? No, ogólnie jedno wielkie wkurwienie, bo naprawdę... No, ja jestem po prostu tak wkurwiony, że nie wiem, że mógłbym zagrać jeszcze raz, kurwa, zaraz i żeby to naprawić, ale tak się nie da. Nic na to nie poradzimy. Przegraliśmy w frajerski sposób, sami sobie strzeliśmy bramkę i każdy sobie powinien z nas zadać pytanie, czy kurwa chce grać dla Pogoni Szczecin, czy nie. Jak nie, to kurwa wypierdalać i tyle, kurwa. Taka jest prawda, panie, no kurwa, jak my przegrywamy mecz, kurwa, z drużyną skleconą, kurwa, na biegu z 9, kurwa, gości z Uzbekistanu czy z Rosji, przecież to jest, kurwa, skandal, naprawdę. Co my odpierdalamy? Kurwa, można się po nas wszystkiego spodziewać, ale nie, kurwa, że przegramy, kurwa, z Ogórkami, kurwa, nie obrażając ich, kurwa, bo zagrali dzisiaj, kurwa, no tak, że z nami wygrali, no. A tak jak mówię, no, każdy z nas, kurwa, teraz powinien być przygotowany, kurwa, nie wiem, na sankcje, kurwa, jakieś za to, co my gramy, bo to jest, kurwa, jeden wielki wstyd. Z kibicą nie podobała się już wasza gra w meczu z Termaliką? Teraz przyjechali ładnych paręset kilometrów. No mówię, no jeden wielki, kurwa, wstyd i nie wiem, następnym razem to chyba powinniśmy im, nie wiem, postawić, kurwa, całą podróż i bilety na mecz, bo tak naprawdę, no, nie dziwię się im, że byli zdenerwowani, jak my do nich podeszliśmy, bo wie pan, no, z całym szacunkiem, ale kurwa, no przegraliśmy, no nie wiem, no nie... z tak słabą drużyną, kurwa, która wygrała dwa mecze, kurwa, na 24, no to przecież, no to jak my przegrywamy z taką drużyną, to kurwa o awansie, kurwa, no na razie co możemy zapomnieć, bo przecież to jest, kurwa, niemożliwe, żeby zespół, który gra jest liderem, kurwa, grał o awans, przepierdolił mecz z drużyną, która wygrała dwa mecze, no to jest jakiś, kurwa, kabaret. Presja wam wiąże nogi, czy o co chodzi? Nie wiem, czy presja, kurwa, czy presja, czy co. Przecież zarabiamy, kurwa, nie wiem, najlepsze pieniądze w tej lidze, czy co. Czego mamy się bać? Kurwa, wspomnij pan moje słowa, kurwa, jak my nie zrobimy awansu, to większość, kurwa, z nas wyląduje w takich klubach, kurwa, jak tutaj dzisiaj. Będzie grała za 2-3 tysiące i będzie, kurwa, żałowała kiedyś, że mogła zarabiać, kurwa, poważne pieniądze, grać, kurwa, w Ekstraklasie i pokazywać się w kanale Plus. A tak to my, co najwyżej na razie, to, kurwa, nie wiem, musimy się wziąć w garść, jeden drugiego powinien kopnąć w dupę, żebyśmy się wzięli do roboty, bo mówię, no nie wszystko jest stracone. Nie znam, co prawda, wyników. Jak to się Zawisza tam... przegrał, Alka wygrała. No i dlatego mówię, no. Termalika remis. Dlatego mówię, no. Jesteśmy frajerami. No i co tu dużo mówić, no. Każdy, co, nie wiem, czy ktoś się obrazi na te słowa. Ja jestem frajerem, kurwa. Każdy inny jest frajerem, bo tak jak mówię, przegrać, kurwa, tutaj, to przecież to jest, kurwa, taki wstyd, jakbyśmy z tą drużyną się spierdolili z pierwszej ligi po rundzie, będąc na pierwszym miejscu. Tak bym to porównał i zakończył. Dziękuję. Dziękuję.